Chalecka, witam państwa i moi gości: Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Mulewa, Konfederacja. Dobry Panowie, Dobry jednoosobowo i samodzielnie sędzia Chmielewski odwołuje sędziego innego wylosowanego do składu w sprawie pana Romanowskiego. Przemysława Dziwańskiego ze składu orzekającego. Roman Giertych straszy dyscyplinarką owego sędziego Dziwańskiego, który już został przez sędziego Chmielewskiego wykluczona. Dyscyplinarka ma być za co? Delikt dyscyplinarny. Popełniony delikt dyscyplinarny został. Otóż za to, że ten sędzia, który został wylosowany do sprawy pana Romanowskiego, sędzia śmiał pójść na urlop. I to jest delik dyscyplinarny, bo powinien był zdaniem Romana Giertycha nie podejmować się tej sprawy, jeżeli wiedział, że idzie na urlop. No czy coś ktoś z tego rozumie? Bo ja słabo. Ja myślę, że sprawa niestety jest dość jasna, jeśli spojrzymy na szeroki kontekst, czyli na to, że od początku tego roku mieliśmy do czynienia z nielegalnym przejęciem prokuratury przez tą ekipę i w wymiarze sprawiedliwości z Giertychem i Bodnarem na czele powstała taka zorganizowana grupa przestępcza, która po prostu ma ten wymiar sprawiedliwości wykorzystywać do ścigania opozycji, a każdy, kto staje na drodze temu wielkiemu procesowi niszczenia opozycji w Polsce, ma zostać Wyeliminowany. I prawo absolutnie Nie, ale ja pierwsze słyszę, że delik tutaj... dyscyplinarny jest popełniany wtedy, kiedy sędzia idzie na urlop. To tego jeszcze nie słyszałam. Po prawdopodobnie, prawdopodobnie urlop, który był wcześniej za, zaplanowany. No znaczy, bo mamy sezon urlopu. Tak, to jest bardzo dziwne, że w sierpniu ludzie idą na tak, urlop. Bardzo, bardzo dziwne. Ja, ale delikatnie chciałbym nadać ten trochę inny kontekst. Trochę przyśmiewczo, bo rzeczywiście tak to tą sprawę traktuję. To jest poważna sprawa oczywiście. No, Delik dyscyplinarny to też jest poważny zakres. Zgadza, zarząd, zgadza się. Gdyby, gdybyśmy jeszcze mówili, że. Roman Gierty, który reprezentuje nową władzę, że ta nowa władza byłaby władzą, która byłaby władzą która bardzo mocno, bardzo intensywnie pracuje, produkuje ustawę, ustawa za ustawą, gdzie Senat nie nadążałby tak. za, za, za procedowaniem ustaw z izby niższej przesłanej do izby wyższej. Gdyby polskie państwo naprawdę istniało, gdyby, gdyby to wszystko kręciło się tak, jak tak jak powinno się wkręcić w kraju 38-milionowym, ja bym zrozumiał, że nawet sędziowie powinni podać, za, za, za tempem pracy posłów i całego parlamentu, no ale tak nie jest. To, to na pewno nie powinno być. To może jest oficjalny powód, ale faktycznym powodem jest to, że ten sędzia chmielewski, dobrze pamiętam, tak? miał wyraźne afiliacje partyjne, wyraźnie, wyraźne i afiliacje partyjne, czyli partię, której, której na pewno jest wyborcą, bo, bo, bo podawał wpisy pana Doldanda Tuska jednocześnie bardzo. Źle wypowiadał się o niektórych partiach z drugiej strony, z drugiej strony sceny politycznej. Także mamy do, mamy do czynienia po prostu z oficjalnym powodem, który, który jest tylko wyłącznie oficjalny, a nieoficjalny powód jest tym powodem, który zdecydował o odwołaniu. To takie typowe dajcie człowieka, znajdzie się paragraf, no, powód, żeby tutaj wyłączyć sędziego, jest absolutnie wymyślony. Natomiast chodzi o to, żeby sądzili odpowiedni sędziowie, którzy będą dawać wyroki, które są przewidziane przez pana Romelu. Mana Giertycha przez pana Adama Bodnara i całą tą ekipę. No to jest po prostu zinstrumentalizowanie wymiaru sprawiedliwości do ścigania opozycji w Polsce. Ja nie wiem, czy pan Romanowski powinien iść do aresztu, czy nie, bo nie czytałam akt w ogóle sprawy i nie mam o tym pojęcia, ale sobie życzyłabym jako obywatel, żeby jednak w sądzie, gdzie te losowania wymyślono, tak i, i, i nawet mi się ta, ten system losowań. Spodobał, że to nie będzie tak, że sobie bierze jakiś sędzia na telefon, jak to kiedyś mm -hmm. widzieliśmy, czy jakiś inny jakąś sprawę, bo właśnie trzeba poprowadzić. Trudno, jaki się zdarzy, taki się zdarzy. Ci sędziowie decydują. I nagle się dowiaduje, że nie. Yy, że nie. Nie, to, to tak. To Jednak jedna losowanie jest w tym przypadku niedobre, bo nie jest pomyślnowe władzy. Yy, ja czytałem te akta i yy, yy. Mieliśmy przecież 12, o ile dobrze pamiętam, głosowanie dotyczących pana Romanowskiego. 11 dotyczyło uchylenia immunitetu. Tu zagłosowałem za uchyleniem immunitetu, ale jednocześnie jak pani zadaje otwarte pytanie, pani nie wie, czy powinien pan Romanowski bo pójść Ja nie czytałam akt. Zgadza się, ja czytałem. Więc i, dlatego nie i ja mogę przesądzać, bo byłabym nieuczciwa, rozumie Pan Zgadzam się, oczywiście doceniam. Ja czytałem i zagłosowałem przeciwko, przeciwko aresztowi dla pana Romanowskiego, no bo przecież to jest praca tylko i wyłącznie pani redaktor na dokumentach. Pan nie ma możliwości mataczenia w chwili obecnej, nie ma możliwości zamiany, podmiany kartek w dokumentach czy stałych segregatorów. Jeżeli doszło do, do, do popełnienia przestępstwa, to te, to te, dokumenty, są, to te tak? dokumenty są, te dokumenty są dodatkowo zabezpieczone, nikt nie ma prawa, czy to będzie pan Romanowski, czy pan Mulawa, czy pani Cholecka, nie, nikt nie ma z nas możliwości, to nie chodzi na to prawo, możliwości mataczenia, więc areszt jest daleko posuniętą niegodziwością nowej władzy, która która chce skupiać się, no właśnie, na takich, takich, takich. E, niczym niepopartych e, działaniach, które mają e, tylko i wyłącznie spowodować, że ludzie będą dociśnięci do muru bez, e, bez konkretnych powodów. Ale podkreślmy, że w tej sprawie mamy do czynienia z mataczeniem, bo mamy pana Mraza, który w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zabiera głos na zespołach sejmowych, występuje na konferencjach prasowych, cały czas jest prowadzony przez Romana Giertycha i opowiada różne historie, co do których ich wiarygodności nie da się sprawdzić. Wiemy, że w tej chwili. E, Urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości już złożyły zawiadomienia o tym, że on po prostu w sprawie bezczelnie kłamie i mają na to dowody, że on w tej sprawie kłamie. I z jednej strony mamy takiego pana, który, jak słyszymy, również będzie oskarżony w tej sprawie, więc i który jest na wolności, jest prowadzony przez swojego mecenasa, który prowadzi do tego jakąś taką niejasną i to bardzo delikatnie mówiąc, niejasną rolę w wymiarze sprawiedliwości dzisiaj, a z drugiej strony mamy Człowieka, który stawił się w prokuraturze z gotowością do udzielenia wszelkich wyjaśnień. Zaraz po tym, jak został mu uchylony immunitet. I w prokuratorze usłyszał, nie, że już dzisiaj jest piąteczek, nikt tutaj nie pracuje, my no pana nie pan przyjmiemy. ale nie szło ale tego wyjaśnienie się, sprawy, tylko tego, się nie z aresztowania. Tego się nie dało zrobić przy kamerze TVN. -u. Tam trzeba było poczekać do 6 rano w poniedziałek, żeby pana Romanowskiego zacząć wyciągać przed kamerami i zrobić z tego szopkę medialną, bo nie chodzi o prawo, nie chodzi o sprawiedliwość, chodzi Chodzi o to, żeby Donald Tusk prowadził w Polsce swoje igrzyska, które przykrywają serię niepowodzeń tej władzy. Ono takie trochę podobne o, do tych... O, z tym tych... niepowodzeniem to nie zajmie Niepowodzenia są jak ktoś coś się próbuje, on nawet nic nie próbuje. Właśnie. Nie, no bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, prawda? Jest takie słuszne powiedzenie, tylko tutaj nawet... A my jednak oczekujemy, żeby były działania. Chociaż A, w właśnie. wielu sprawach samo zaniechanie prowadzi do naprawdę bardzo trudnych sytuacji dla tysięcy, milionów Polaków. Dobrze, to chciałam pan, panu zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo rozporządzenie w sprawie religii w szkołach ma być od przyszłego roku, jakby dopiero od 25 roku, od 1 września, będzie ta jedna lekcja. No ale teraz już ma być, że połączone klasy, że na koniec lekcji, na przykład, albo na początek, żeby to tak albo się zaczynało, albo kończyło, żeby jak dzieci chcą iść do domu, to żeby poszły i tak dalej, nie będzie się to wliczało do średniej, tak. No, i takie niby na razie, takie niby coś jest robione, albo niby nic, jak ktoś chce powiedzieć. Natomiast okazuje się, że ani z kościołami w Polsce, ani ze związkami wyznaniowymi, pani Nowacka swojego rozporządzenia w tej sprawie nawet nie zamieniła zdania z nimi na ten temat, żeby cokolwiek ustalić. Gdzie my mamy konkordat, prawda? Mamy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, no mamy jakieś porozumienia z innymi związkami wyznaniowymi, no i chyba jest zobowiązana, tak mi się wydaje, zgodnie z konstytucją. Pani redaktor pewnie pani o tym nie wie, jak pani mnie zapraszała, że jestem mężem katachetki, także no, <laughs> czuję, czuję, nie wiem. To, 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 to informuję. No tak, niestety walka, walka z Kościołem, walka z katolicyzmem, z we, walka z wartościami polskimi, europejskimi, bo Europa stoi na wartościach chrześcijańskich, katolickich, trwa. Czy pani Nowacka powinna skonsultować? Pani Nowacka oczywiście powinna skonsultować. Ona Pana ma obowiązek oczywiście, według mnie, ma obowiązek. zgodnie z prawem. Tak, czy pani Nowacka będzie myślała o prawie? Nie, ale czy pani Nowacka będzie nosiła koszulkę z napisem Konstytucja? Tak, tam nie ma żadnego planu, tam nie ma logiki, tam nie ma stosowania się do przepisów prawa. Jest wyraźna walka, walka ideologiczna pani Nowacka, pani Sikora, pani podsekretarz stanu, ostatnio również przecież w stronę, w stronę wartości ta osoba, która nie powinna zabierać głosu bo pani Nowacka, chociaż no jest w tym ministerstwie właściwym, o, o, o temacie, o którym zabieramy tutaj głos, a pani Sikora, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Funduszy, to zabiera głos w sprawach, w sprawach wprowadzenia dla naszych dzieci, dla najmłodszych, których, szkół. dla tych, którzy mają nieskażoną jeszcze psychikę, Umysły Drag Queen, queen no i, i no I, to co, i z jakiej partii ta pani, pani Sikora jest? No z Nowej Lewicy. No, Nowa Lewica ma dwa. Tematy do zaproponowania Polaków, albo tematy związane z LGBT, w tym przypadku mówi się o dragminach, no albo oczywiście aborcja, no, oczywiście. Bo, to, bo to zawsze są propozycje dobre dla Polaków. No chyba nie tak do końca, bo dwóch, by, chyba nie tak do końca. Tak, właśnie, bo jak był sondaż to się okazało, że te związki partnerskie i te aborcje, to Polaków prawie nie obchodzą. Oczywiście. No. Tutaj jest ta rewo lewacka rewolucja, która musi postępować do przodu. I niezależnie od tego, czy cokolwiek się w państwie innego dzieje, to trzeba właśnie. Te wszystkie projekty, które mają nas wynaradawiać, które mają nas pozbawiać wszelkich wartości, które mają nas odrywać od tej. A ta religia <laughs> przeszkadza, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tą religią. Ale, ale to jest taki że to bardzo... trzeba na tej religii, tak ale się zasadzić. To jest bardzo konsekwentny projekt niszczenia wszelkich więzów społecznych w narodzie. Bo przecież z tym projektem mieliśmy też do czynienia za poprzedniej ośmiolatki kiedy rządziła platforma obywatelska i PSL. Bardzo wiele ruchów wymierzonych w to, żeby niszczyć wszystkie rzeczy, które tworzą naród polski jako wspólnotę. I dzisiaj to jest to samo. Przecież religia katolicka jest dla nas jednym z filarów naszej tożsamości narodowej. I tutaj nie trzeba być osobą wierzącą, tylko minimalnie wykształconą, żeby rozumieć, że Kościół katolicki odegrał w historii polskiej niezwykle ważną rolę. I religia jest częścią naszej tożsamości, nierozerwalnie związana z tym, że jesteśmy Polakami, że nie jesteśmy tak, jak to często pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, nie jesteśmy jakby chcieli Niemcy czy biurokraci z Brukseli pewną ludnością zamieszkującą pewien obszar w, na, w Unii Europejskiej, tylko jesteśmy narodem, który jest ze sobą związany, który potrafi walczyć o wspólne interesy, który wspólnie tworzy pewną kulturę. To jest jeszcze coś, jest tutaj zabrał głos pani redaktor. E, ta walka z, z kościołem, z religią, to jest element szerszej całości. Jedną z na, na, najbardziej najgorszych rzeczy dla państwa polskiego, dla społeczeństwa naszego, dla naszego narodu jest to, że właśnie lewica weszła do, do Ministerstwa Edukacji. To jest to jest, to jest to jest bardzo duży problem. Tak jak w przypadku rachunków, o których o których również pan Donald Tusk nie zabiega, żeby były jak najniższe. No to to co jest kwestia finansowa, prawda? Jesteśmy narodem pracowitym, oczywiście każdy chciałby więcej zarabiać, rachunki to jest kwestia która dotyka nas codziennie, ale jesteśmy w dłuższej perspektywie w stanie, w stanie sobie z tym poradzić, a wchodzenie lewicy do szkół, do uniwersytetów będzie Stworzyło problemy w umysłach niejednego jednego pokolenia, znaczy nie jednego roku, nie jednego pokolenia. To może być problem, który będzie, z którym będziemy musieli się mierzyć przez następnych kilka pokoleń. Mamy też informację o aresztowanym księdzu Olszewskim, Jeśli omawialiśmy sprawę pana Romanowskiego poniekąd, to jest związane poprzez Fundusz Sprawiedliwości, bo ksiądz Olszewski dostał dofinansowanie mhm. na swój archipelag, czyli pomoc osobom poszkodowanym, tak szeroko mówiąc, bo to miały być różne osoby w różnych okolicznościach, poszkodowane ofiary przestępstw itd., tak Ksiądz miał nieprzedłużony ten areszt mhm. tymczasowy, ma w nim być do końca sierpnia, ale okazuje się, że bez obecności mecenasa i bez poinformowania pełnomocnika księdza postawiono mu zarzut uczestnictwa w grupie przestępczej księdzu. A więc prawdopodobnie zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Ten areszt, skoro zaistniały takie okoliczności, bo to już jest w zorganizowanej grupie przestępczej, to już jest porządny zarzut. Nie wiem, gdzie ten ksiądz te grupy przestępcze organizował, no ale taki zarzut został postawiony i to nas mecenas poinformował Wąsowski o tym. Prawdopodobnie będą chcieli przedłużyć księdzu jednak ten areszt, żeby tego księdza w tym areszcie trzymać, bo bo nie wiem bo też może mataczyć przecież ksiądz też ma dokumenty ma przelewy za które budował ten ośrodek który stoi i tak dalej No to nie wiem w czym ten ksiądz mógłby mataczyć a zorganizowana grupa przestępca przestępcza bo co bo ksiądz dostawał pieniądze na budowę i nie wiem robił przelewy. Z Funduszu Sprawiedliwości urzędnikom czy wiceministrom, żeby odpalić im swoją dolę czy co? No bo jak można tę grupę przestępczą tutaj Tylko to jest dość zarejestrować? To jest dość szerokie przedsięwzięcie, zochydzania kościoła w Polsce. I ono trwa od bardzo wielu lat, no bo nawet w tych ostatnich latach. Pamiętamy... Ale sąd się wypowiedział, że nie będzie przedłużał tego aresztu i nagle nowy zarzut. Pamiętamy jest. film Siekielskich, pamiętamy yy, przecież tą akcję ataku na świętego papieża Jana drugiego eee, I w tej chwili wzięty został na sztandary ksiądz Michał Olszewski, który przecież, gdy tylko było jego aresztowanie, w establishmentowych mediach III Rzeczpospolitej pojawiły się dziesiątki doniesień od tam tych usłużnych, usłużnych funkcjonariuszy, tam, tak. ale przede wszystkim sugestie chociażby związane z tym, że spał u jakiejś kobiety, że został tak, z kimś tak, zatrzymany. Tak. Absolutne bzdury nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, wycelowane w to, żeby zohydzić tego człowieka. I i przez niego zochycić Kościół katolicki. Taki jest cel tego ćwiczenia, żeby zniszczyć Kościół katolicki w Polsce, jako instytucję, która nadaje Polakom pewne wartości związane z tym, że jesteśmy wspólnotą. Ale, ale, ale ja bardzo przepraszam, bo jeżeli jest podejrzenie, że ksiądz działał w zorganizowanej grupie przestępczej, to to jest zarzut bardzo dużej kategorii, jak ja rozumiem. I chyba już na początku było w takim razie wiadomo i jakieś dowody na to były, że ten ksiądz w tej grupie działał, a nie w momencie, kiedy ksiądz siedzi od końca marca w areszcie, teraz się ok Pokazuje, że on działa w zorganizowanej tak. grupie przestępczej ja wierzę, przez ja tyle miesięcy grupa się rozwijała zaocznie, czy jak? Bo nie Skazać, rozumiem. Ja nie, wierzę, tego. Że, że, nie, ja nie wierzę absolutnie, że pojawiły się jakiekolwiek nowe okoliczności, no. nowe dowody, nowe fakty, że można by było zmienić te, te zarzuty. No, no, no niestety, my znowu żyjemy kwestią rozliczania przez Donalda Tuska, czy to starej władzy, czy to ludzi, którzy... No tak Ale jak nawet w... rozliczać się powinno z głową. Pani redaktor, rozliczać trzeba z głową. Przede wszystkim rozliczenia powinno być kwestią równoległą. Do rządzenia naszym krajem, prawda? To trzeba ja rozliczenia przeciw... od zemsty, też jakby oddzielić, to jest, prawda? To jest, to jest Donald Tusk. On jest, przepraszam za stwierdzenie, zboczony na punkcie rozliczania. I, i y, tam to jest cała, cała w ogóle machina ludzi do rozliczania. i Ja nie mam nic przeciwko rozliczaniu. Jeżeli coś było złego z zarządu tak, prawa a było, RCL inne, było dużo, bo nie chcę teraz się tutaj I skupiać tutaj, na prawie i sprawiedliwości. Jeśli było gdzieś popełnione jakiekolwiek przestępstwo, jakiekolwiek nadużycie, powinno być. Rozliczone. My też się tym zawsze tak. różniliśmy od platformy obywatelskiej. Jeśli coś i, takiego to, się działo, to to ścigaliśmy. I, i, i trzeba ścigać? Nie wiem, przeciwko. Naprawdę? Czy to będzie PIS? Konfederacja. Tak. Czy jak się zamieni władza, tak, będzie Konfederacja tak, nikt niech to będzie. Ale nie ma prawa Donald Tusk zostawiać nas z brakiem zajęcia się CPK, z ludźmi, którzy pra pracują w PKP Cargo, yy, całym Rundzie to już 4 całym ludzi idzie które, na które mówi, a za chwilę jak skończy żniwa, wróci i, i parlamentu. Parlament, tak, parlament tak, i Parlament Europejski wróci również do bredowania i znowu wróci do, 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 do kolejnych zapisów Zielonego Ładu. Donald Tusk niech sobie rozlicza. Jak, jak, jakby nie, niech rozliczy, ale ma obowiązek rządzić naszym krajem. To, co jest to, że Senat nic nie robi. Nic, naprawdę nic nie robi. Markują pracę i nie dlatego, że senatorowie z jednej, z drugiej, trzeciej strony partii nie chcą pracować, tylko dlatego, że Izba Niższa nie przekazuje tych ustaw. Nic nie robią. Rozliczenia tak, ale rządzenie przede wszystkim. No to na razie mamy tylko rozliczenia, i to jak, jakoś tak robione, że jak ja słyszę, że 100 miliardów teraz już za 100 miliardów. Mld... 100 konkretów, 100 miliardów, to fajnie brzmi. Ale zobaczcie panowie. 100 konkretów, 100 miliardów, ale benzyna po 5,19. Tak. Co miało być wiarygodne? gdyby powiedział Tusk, że benzyna będzie po 5, to każdy by powiedziała tam po 5, ale po 5,19, jak jest na stacji, zawsze jest z haczykiem, prawda? Nie ma okrągłych sum. Więc tu było 5,19, a tu 100 miliardów, bo lepiej brzmi. No to to zaczyna być już śmieszne. 100 miliardów to są To jest takie... taka socjotechnika, że po prostu zaczyna to być niewiarygodne. Ja nie wiem, czy ludzie w to uwierzą. To jest jedna piąta budżetu ich, kraju. Ich elektorat tu uwierzył. Ich elektorat uwierzy, elektora uwierzy, uwierzy, 100 miliardów. Yy, Chyba, że matematyki nie mieli w szkołach. 100 miliardów to jest panie, jedna redaktor, piąta budżetu tego kraju. Panie redaktor, Donalda Tuska uwierzył we wszystko, nawet jeżeli powie, że tam było. 3, 3 biliony rocznie, prawda przy budżecie a, polskim. No bo nie ile nie ma żadnego znaczenia. Ludzie uwierzą we wszystko, co powie naczelny wódz, platformy obywatelskiej i ty, i tej całej liberalno-lewicowej propagandy. Te rozliczenia, tak jak mówię, niech sobie będą. Fajne liczby Donald sprzedaje, a wiadomo, że kończy się tak, tak jak się kończyły, kończyło 100 konkretów, czyli 6, 8, 10, czy 12 spełnionych. Czyli... 100 miliardów to są takie baśnie tysiące. I jednej nocy. Donaldus zobaczył, że te igrzyska przestają działać, no bo są same porażki. No z Marcinem Romanowskim się Komisje nie udało. Z księdzem no to... Michałem Olszewskim się nie udało. Komisje śledcze się skompromitowały. Nie no, zgodzę to, się? No to co trzeba zrobić? Trzeba wybić. Której pan był? Jestem członkiem komisji śledczej. Której? Wizowej. Wizowej, a ja, ja mówię no. o kopertowej, gdzie pan Joński po prostu robił co mógł natomiast mm. trzeba wybić w takiej sytuacji piłkę jeszcze dalej więc jest 100 miliardów i w te 100 miliardów ja tutaj się z panem posłem nie zgodzę w jednej kwestii, że ci wyznawcy Donalda Tuska w to uwierzą No bo. Widać, że nawet politycy koalicji obywatelskiej już w to nie wierzą. Pierwsze politycy usłyszeliśmy, to może trochę ale pierwsze, pierwsze usłyszeliśmy o tak. że to nie 100, tylko 50. Potem, że nie 50, ale może 15. Dzisiaj minister Domański mówi, że no, może tam jest 5. W takim tempie, no to my dojedziemy do tego, że Prawo i Sprawiedliwość chyba dokładało jeszcze do tego budżetu ze swoich własnych środków. No bo to jest do jakaś zupełnie, zupełnie absurdalna historia, którą opowiadają. No te 100 miliardów ma tyle Wspólnego a z ja rzeczywistością. To myślę, że w drugą Co to paliwo pójdzie za panie, panie, Ja to myślę, 11. że my staniemy na jakichś 300, 400, a może 500 miliardach. Panie pośle, żeby nie było cukierkowo, wy nie dokładajcie, tylko korzystaliście z pieniędzy chociażby RCL-u na, na, na potrzeby swoich kampanii wyborczych. To spokojnie. Panie, panie pośle, jeśli chodzi o RCL, panie. to jest bardzo ciekawy wątek, do którego ja się chętnie odniosę. I bardzo panie. bardzo taki symboliczny dla całej tej sprawy. Jeśli chodzi o RCL, zarzuty stawiane przez Donalda Tuska publicznie panu ministrowi Krzysztofowi Szczuckiemu, zarzuty, które mają tak takie pokrycie w rzeczywistości, że gdy było głosowane w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji e, wykonanie budżetu rządowego Centrum Legislacji, bo jest taki punkt mhm. w budżecie, który był oddzielnie głosowany, wszyscy politycy zagłosowali za przyjęciem tego wykonania. Również politycy Koalicji Obywatelskiej. Czy to świadczy potem, o tym, że nie potem było maili, to wy, panie pośle? To wykonanie budżetu, Czy to świadczy o tym, że pan Szczucki to... nie powołał swojego sztabu o godzinie 9.30? Pośle, a, a, widział, a widział pan te maile, bo na chwilę obecną jedynie nie było maili. ja słyszałem tylko o historiach z onetu, a z onetem mam osobiste doświadczenia, gdzie wiem, jak potrafią doskonale kłamać w przeróżnych sprawach. I mam, jeśli chodzi o te Też nie te mam omówienia, niedobre doświadczenia, ale to przy, może jest, właśnie, jak będziemy tak, gdy mieć więcej informacji. o tych swoich mailach pan e, Szczucki. Ale jak będziemy ja mieć maile, to porozmawiamy z niejeliście maile, obiecuję. bo wydaje mi się, że żadnych bo maili od ja pana ministra sztuckiego nie ma. Natomiast jest bardzo ciekawe omówienie jak tych wyimaginowanych chętnie. spraw przez onet. Panowie, tu jest sprawa szpiega. Pablo Gonzalesa, Pawła Rupcowa tak naprawdę, ruskiego szpiega. Jak się okazało cennego dla Putina szpiega? Sam go witał na lotnisku. No i związana z nim była dziennikarka. Pani Magdalena Chodownik, które nie, nie wiemy, czy ona wiedziała, że on jest szpiegiem, czy nie. No Putin był na lodówce podobno, jak ABW wyszło do nich tam na przeszukanie do wspólnego mieszkania. No ale dobrze, no miejmy nawet tutaj jakieś dobre intencje wobec pani, Aha. że ona nie wiedziała, że pan ją oszukał, tak? Bo miał żonę i dzieci gdzieś tam, chyba w Moskwie czy gdzieś, że nie widziała tych jego rachunków w kurtce podobno... Z że w Moskwie płacił i tak dalej. A może była z nim w tej Moskwie? No nie wiemy nic takiego. Właściwie nic nie wiemy na ten temat, oprócz tego, że pani była z nim związana, była dziennikarką, była członkiem grupy Wejście, co napisał jeden z dziennikarzy, który był w Neo TVP, a teraz się zwolnił, bo coś tam nie, nie pasowało, czy odszedł sam i opowiada o niej, że ona była. No i wiemy, że ona była w środku w TVP pod przykrywką robienia jakiegoś reportażu dla kogoś była i właściwie nie wiadomo, co ona tam robiła i, 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 i gdzie to wszystko publikowała. Podobno te reportaże gdzieś tam były, ale już tendencyjne, mhm. czyli nie pokazujące tak, jak trzeba, tylko tak, jak trzeba było dla pana Sienkiewicza i pana Tuska. I generalnie rzecz biorąc, jak to się stało, że taka osoba miała wszędzie wejście, mhm. mimo że w 2022 roku miała postawiony, i to prokuratura potwierdza, zarzut pomocnictwa w szpiegostwie, mhm. tak? Ja bym tutaj podkreślił na początku jedną rzecz, jeśli chodzi o te kategorie prawne. Jeśli miała postawiony zarzut pomocnictwa. To nie jest to została taka... aresztowana, są to Tak, jej Natomiast areszt... jest to taka kategoria, w której nie można postawić zarzutów o pomocnictwo nieumyślne. Nie ma takiej kategorii jak pomocnictwo nieumyślne. No, właśnie, Więc to tym jeśli bardziej. prokuratura stawiała zarzut pomocnictwa, to znaczy, że prokuratura przedstawiła informację do sądu o tym, że ta pani musiała wiedzieć o tym, że pomaga w popełnieniu przestępstwa no szpiegowego. Wo wo wobec tego sąd nie nakazał nie aresztu. Ja wobec tej pani, tak nie jak znam, wobec Róbcowa. Nie znam akt no, ja tej sprawy, nie znam więc tutaj właśnie. ciężko się odnieść. Natomiast jeśli chodzi o środowisko sędziowskie, to też pamiętajmy, że w tym środowisku funkcjonują różne osoby. Chociażby takie jak pan Szmyt, który ostatnio uciekł na Białoruś i który najwyraźniej A ja wam również. Powiem, był, do domyślam się o co chodziło. Który również był przecież ewidentnie związany z operacjami rosyjskimi, i białoruskimi w Polsce. Natomiast niewątpliwie wokół polityków obecnie rządzącej koalicji. Mamy bardzo dużo osób związanych z rosyjskimi operacjami w Polsce. Jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w samej służbie kontrwywiadu wojskowego, ludzie pokroju pana stróżyka, pana pułkownika duszy, którzy odpowiadali za reset z Rosją, którzy pod, uczestniczyli w podpisywaniu tych umów z FSB, panowie tacy jak pan pytel, no, osoby, które w życiu nie powinny się pojawiać w środowiskach naszych służb dzisiaj, w tych służbach pełnią najważniejsze funkcje i odpowiadają za to, jak ma Wyglądać polski kontrowywiad. No to jest coś absolutnie skandalicznego. I mamy również ten establishment medialny, który dał się otoczyć temu środowisku. Bo jeśli słyszymy dzisiaj o tym, że w no warszawskim mieszkaniu tej Ciekawe pani i pana Pawła Rupcowa pojawiało się bardzo wielu dziennikarzy i nie tylko dziennikarzy, Częstów, podobno, bo słyszymy też o politykach, no którzy się tam pojawiali. Dawali swój sprzęt, swoje telefony, podpinali się do jakichś powerbanków. No, to, to już trzeba to, to nie znaczy... myśleć, bo to jest podstawowe. Wiedza dla dziennikarza też nie ładujesz byle gdzie. Telefony. Oczywiście, natomiast dzisiaj pojawia się pytanie, kto pojawiał się w tym mieszkaniu i kto dzisiaj może być chociażby szantażowany przez służby rosyjskie. Jakie informacje służby rosyjskie uzyskały w toku dostępu do, tych, ale, ale do panowie, tej elektroniki, która panowie, była? w ale im... tak, Rubców jest aresztowany, tak, w ABW i tak dalej. Oni tam razem mieszkają, więc ona też razem z nim jest zatrzymana. Razem znajdują się na dołku, tak mamy z, z doniesień, to wiemy. No i y, y, orupcowie, co słyszymy z różnych środowisk, elit, tak zwanych, no, słyszymy, że Kamiński się skompromitował. No, zamknął niewinnego człowieka, robi z niego szpiega, żeby mieć sukces. No i potem taki sąd patrzy. Takie są opinie. Kurczę, no tutaj dziewczyna, no mają ją zamknąć, no to może nie będą jej zamykać, no bo jeżeli ten w ogóle jest niewinny i siedzi i będziemy się wygłupiać, państwo polskie miało się skompromitować rupcowym. No to co jeszcze dziewczynę, żeby jeszcze bardziej skompromitować państwo? Może ten sąd w imię, żeby nie skompromitować tego naszego kochanego państwa, wypuścił ją? No nie wiem. Tak, tak, no tutaj jest dwie kwestie, które chcę zwrócić uwagę. Ta wiedza o aresztowaniu tych dwóch osób była w posiadaniu lewicowo-liberalnych mediów i mnie naprawdę bardzo mocno zastanawia poważnie, naprawdę mówiąc, dlaczego dziennikarze nie odcięli się od, od tej dziennikarki. Ja, ja rozumiem, rozumiem, że każdy dziennikarz. Nie chcę być pomówiony Koniec o pomocniczość, 2023 pani bryluje w TVP. Zgadza się. Nie w tak w ważnym być, momencie. Tak. Nie chcę być żaden dziennikarz posądzony o pomocniczość, w szpiegostwie, ale również nie, nie, chce, nie powinien chcieć mhm. funkcjonować w otoczeniu osoby, która jest pomówiona o takie no rzeczy, tak, albo tak. ma zarzuty, przepraszam, ma zarzuty. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, którą chcę zwrócić uwagę, jest to, że. No po prostu ta pani dziennikarz funkcjonowała spokojnie, i mówię to ze swojej perspektywy, jestem posłem Rzeczpospolitej Polski, ona spokojnie funkcjonowała w, w Sejmie. Sejmu, tak. tak. Ja mhm. chyba raz, o ile dobrze pamiętam, udzielałem na komisji śledczej wywiadu pani, 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 pani dziennikarz, ja chciałbym jako poseł mieć yy, tą pewność, że yy, znaczy ja generalnie powiem tak, że wierzę naszym służbom, że wierzę, że dobrze wykonują swoją pracę. Yy, być może brakuje mi jakiejś wiedzy, ale na pewno muszę zadać otwarte pytanie, dlaczego ta osoba? Z Znalazła się w Sejmie, dlaczego mogła nadal pracować, yy, y, przebywać w środowisku i dziennikarzy, mm -hmm. i polityków. I również publikować swoje materiały, jednak dla mnie jest to duży znak zapytania, bo na pewno ja powinienem jako poseł czuć się swobodnie w sejmie i wiedzieć, że, że w, moim szpieg do pana w, moim nie w moim otoczeniu nie znajduje się jakikolwiek no, no To to jest trochę jakaś porażka i zastanawiam się tylko, czy ja. Nie wiem, czy to była porażka, czy dochodziły jakieś informacje do Marszałek Witek, czy nie, bo bo, bo to były jeszcze czasy Marszałek Witek. Nie chcę pomawiać absolutnie pani, pani marszałek, ale jeżeli dochodziły, no to na Należałoby taką osobę, należałoby takiej osobie cofnąć akredytację. Ja nie mam pewności, czy ten zarzut został wycofany przez prokuraturę, tego nie wiem. Wiem, że prokuratura potwierdziła, że taki zarzut został postawiony i na tym się moja wiedza kończy. Ta sprawa przede wszystkim pokazuje jedno, bo ta pani uczestniczyła w bardzo wielu przedsięwzięciach ataku na Polskę za to rzekome no naruszanie, naruszanie to praworządności. To być, prawda? Zresztą tak się tutaj wydaje. chociażby pan Paweł Rubcow był przecież wskazywany jako przykład tego naruszania praworządności w Polsce, jego aresztowanie. Uczestniczyła w wspieraniu operacji hybrydowej, tej wojny hybrydowej, którą wypowiedział nam Putin i Łukaszenka na naszej wschodniej granicy. Uczestniczyła Pozytywnie razem... w stosunku do, 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 do tych nielegalnych tak. migrantów, to warto Ucze... wspomnieć. Uczestniczyła razem z tym panem w bardzo wielu przedsięwzięciach wymierzonych w rząd Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj można powiedzieć z całą pewnością, że Ale to chyba nie jest podstawa ten... do tego, żeby ją oceniać. Na każdy no, no no tak, Ale no, ten scenariusz, który był scenariuszem Ale odsunięcia... O granice, Ale Ale tutaj... Absolutnie tak, absolutnie Mamy dzisiaj tak. świadomość tego, że w Polsce przez 8 lat był... Bardzo mocno antyrosyjski rząd. Rząd, który nie akceptował tych operacji, które Rosja chce wykonywać w Europie, nie akceptował imperialnej polityki Rosji. I to Rosji przeszkadzało. I scenariusz odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości, również przez takich dziennikarzy, był napisany na kremlu. Wiecie to jest co? coś, co jest absolutnie. Ja się pewne. nie spotkałam z tym i zaczęłam nawet szukać y, informacji na ten temat, że jakiś kraj y, aresztuje szpiega, czy pod zarzutem szpiegostwa pod zarzutem mhm. tak no bo to potem się udowadnia i okazuje pod zarzutem szpiegostwa osoby u siebie a inni z innej strony politycznej po prostu dyskredytują to zatrzymanie nawet jak ono by było niesłuszne to gęba w ciup tak zgadza się zgadza się w takiej sprawie to jest racja stanu, interes państwowy, interes narodowy, jakkolwiek byśmy to nie nazywali. No chyba każdy z nas tutaj w studiu obecny rozumie, o czym mówimy. E, ci, którzy, ci, którzy nie umieją się e, e, ugryźć w język, to właśnie albo są głupcami, albo, albo są zdrajcami stanu. No, to, czy potrzebny jest dłuższy komentarz? Ale, Niepotrzebny Ale jest. tutaj jest pytanie, kto w tym warszawskim mieszkaniu z polityków się pojawiał? Bo na przykład mamy tych polityków koalicji obywatelskiej, takich jak pan Szczerba, pan Joński, którzy biegali po naszej granicy. Granicy i również uczestniczyli w tej wojnie hybrydowej, którą wypowiedział nam Putin i Łukaszenka. Pytanie, czy, mówią, to było, biegali, czy to było czy to było inspirowane, czy te ataki na polskich funkcjonariuszy straży granicznej, policji, na polskiego żołnierza przez polityków koalicji obywatelskiej były inspirowane przez tą ekipę? Czy stworzenie chociażby filmu Zielona Granica było inspirowane przez tą granicę? Tutaj pojawia się cały szereg pytań, które należałoby zadać nie tylko do środowiska dziennikarskiego, ale również do środowiska politycznego bo być może jest tutaj na odpowiedź na to, co działo się w Polsce od 2021 roku po stronie totalnej opozycji. Dobrze, to na koniec już taki temat milszy może. Tylko 10 medali przywieźliśmy jeden, i tylko jeden złoty, on tak zaniża bardzo klasyfikację. No, jesteśmy na 42. miejscu, to ho ho, 50. lata, kiedy byliśmy na takiej klasyfikacji. No, i teraz słyszę oskarżenia. Z pan Sławomir Nitras, minister sportu, oskarża związki, i on je rozliczy i tak dalej. A moje pytanie brzmi: czy na przykład, kiedy wiadomo było, pan Nitras został ministrem sportu? Mamy za pół roku Igrzyska Olimpijskie. Budżet wydaje. Ogromne pieniądze na przygotowania, bo duże pieniądze, jak na nasz kraj, wydawaliśmy na te przygotowania. Oczywiście są kraje, które wydają więcej, jak Francja i Wielka Brytania. Skokowo tak, więcej, tak. tak. Tak, skokowo. Ale generalnie w ogóle więcej, nawet pomijając liczbę tej reprezentacji i tak dalej, no więcej. No, ale my też wcale nie mało. Dlaczego pan Nitras teraz ich będzie rozliczał i daje im tam dwa, dwa dni, czy coś tam, czy tam ileś na raporty, żeby oni. Ja, a dlaczego nie zainteresował się pół roku tak. wcześniej tym, nie zawołał do siebie tych przedstawicieli związków i powiedział: Panie, tam taki, pan jest z takiego związku. Proszę mi powiedzieć, jaka reprezentacja od pana, ile pan wyda, ile potrzeba na Kto te szkolenia i ten tak ten... dalej. No, dlaczego nie było tego. Przed. Kim jest trzeba zadać sobie pytanie kim jest pan Nitras pan no ministrem sportu Dlaczego by został ministrem sportu dlatego, że był ochroniarzem Donalda Tuska y czy ma do tego kompetencje No być może tutaj przywrotnie powiem albo znaczy dla śmiechu powiem tak, że być może w jakiś w konkurencjach siłowych miałby bo miałby mnie szanse. to rozliczenie teraz nie tak, obchodzi to już się stało nie to nitras, nie obchodzi chciałby naprawić ja bym związki sportowe chciał chciałby ja chciałby doprowadzić do, do tego, że nie będzie takich sytuacji, że będą podróżowali, podróżowały rodziny, działaczy zamiast hmm. sparing partnerów. To można było powiedzieć, poproszę Zgadza listy, się, Jeżeli chciałby rzeczywiście rozliczyć, doprowadzić do tego, że nasi sportowcy będą mieli optymalne warunki do przygotowań i do startu, to powinien to zrobić ex ante, a nie ex post. Ex post to tylko i wyłącznie... No że nawet to jak na zwrócą walance, pieniądze, to co z tego? Na, oczywiście i nie zwrócą. Będzie. Pani redaktor oczywiście nie zwrócą. Nie, nie, zwrócą, nie ma podstawy właśnie. do tego, żeby z, zwrócić. Te, 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 te grzyska się były i ja oczywiście nie będę zrzucał całej winy na obecną, obecną władzę, no bo nie cykl no, przygotowań cykl inny. Ja w ogóle, ja w ogóle jest jestem bardzo daleka, żeby na władzę zgadza zrzucać, się, ale się. to można było wykonać, Michałki, to jedno. Michałki, Michałki Nitrasa, to, żeby pokazać, że skończyły się igrzyska, on chce robić kolejne igrzyska z rozliczeniami. Znowu trzeci raz chyba dzisiaj. Nie, ja nie obwiniam kwestię... pana Nitrasa, że tak słabo nam poszło na igrzyskach olimpijskich. Się... Jestem ostatnią osobą, to... która by w ogóle tak pomyślała. Robić to obwiniam przed... go za to, to że po. miał ogromne pieniądze z budżetu i po prostu nawet nie zapytał, jak one będą wydane. Ale chce rozliczać po wszystkim, a gdzie można było zrobić to wcześniej. Ale minister sportu ma narzędzia do tego, żeby wpływać na organizację występów naszych sportowców na igrzyskach olimpijskich. I jeśli słyszymy o tym, że brakowało miejsc w hotelach dla rodzin sportowców i tego typu sprawy były niezałatwione, minister sportu mógł w tych sprawach interweniować, ale był nieobecny. I w tym jest zasadniczy nie, no był problem. Ale był nieobecny jako minister, Bo widział nie wykonywał swoich opowiada, obowiązków. Kogo jeszcze jeszcze chciał jest... powiedzieć, że minister sport sportu zamiast zająć się właśnie zapewnieniem optymalnych warunków no to produkował reklamę Ministerstwa Sportu mówiącą to o tym żeby, żeby w związkach sportowych obowiązkowo funkcjonowały parytety plus na przykład miał czas szansę. Ach, jeszcze na ostatni moment jeszcze, jeszcze dwie, dwie tak, przed tak, wyborami ale... miał jeszcze szansę zainterweniować wtedy kiedy Polka Jurka Szeremeta miała walczyć z facetem w finale znowu nie zabrał głosu ale bezpośrednio po igrzyskach gieroj chce i to jeszcze parytety których nie jest w stanie wprowadzić nawet u siebie w ministerstwie, no bo przecież u wszystkich Kiedy innych jak najbardziej, dały nam profity ale u i siebie już niekoniecznie. To pana nie musimy zapytać. No to może kiedyś będzie ku temu okazja. Panowie, ogromnie dziękuję. Dobrze, dziękuję. Adrian Klarenbach już wiem, że czeka, już niecierpliwy e, i, już, i już go witam. A, a Adrianie, no musimy znowu podziękować naszym widzom za wsparcie. To razem. My bo myślę, że jak robimy to razem to za każdym razem... Tak, I ja myślę, że jak my razem to robimy, to, to to podziękowanie jest takie bardziej mocne, tak myślę, i dlatego róbmy to razem po prostu. Proszę Państwa, dziękujemy za wszystkie oznaki sympatii. Dziękujemy za wszystko, co Państwo robią dla nas. Obiecujemy solennie. Że Nawet za, każdym za każdą razem... uwagę dziękujemy. Tak prawda? Jest. Za Oczywiście. każdą uwagę, bo Państwo przychodzą, mówią, a tam na przykład coś tam, czasami Państwo czekają na nas. A da, daliście coś takiego, a może nie powinniście? Dobrze, może nie powinniśmy, trzeba to przemyśleć, oczywiście, bo to jest Państwa telewizja. Tak jest. To jest te, telewizja i finansowana, i tworzona, i współtworzona, i współprowadzona przez Państwa, jak najbardziej. A my to ja możemy za być razem... ja i Adrian Karenbach, powiem w Twoim imieniu, bo wiem, Mów, że mogę. Możesz. Mogę, wiem, mam od Ciebie błogosławieństwo na to. Gwarantujemy, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana, bo my tutaj pilnujemy tego wszyscy i pilnujemy siebie dla państwa, żeby robić jak najlepszy program. Spinamy się, budujemy nową siedzibę i dlatego prosimy o więcej. Proszę państwa, i nie jesteśmy tak jak Neo TVP, o którym mowa była tak delikatnie, jeśli chodzi o pana Rubcowa, czy też Rublowa, jak to niektórzy o nim mówią, ale generalnie nie pana Gązialesia, jak państwo kojarzą, i pewną panią. Która w, towarzyszyła w tak zwanej grupie Wejście, która wchodziła do Neo TVP czy do Neopolskiego Radia. Proszę sobie wyobrazić, że nie wyciągamy ręki, tak jak robi to w tej chwili Neo TVP, o kolejny miliard. 3 miliardy żywej gotówki już dostali, mieli nie dostać nic. Teraz brakuje im kolejnego miliarda. Jest ciekawie, nie? Tak. tak. Jest ciekawie, a my robimy swoje dla państwa i przynajmniej u nas państwo usłyszą e, prawdę. I słowa podziękowania na każdym kroku. I słowa podziękowania na każdym kroku, bo nasza wdzięczność nie ma granic. Adrian Klarenbach zaprasza na swój program. Ja jeszcze raz moim Dziękuje gościom was. bardzo dziękuję, i dziękujemy. dziękujemy Państwu oczywiście najbardziej.